Kucharz przygotowuje wszystko na wyjście. Kampus, czyli jest kuchnia, wiecie? Tak. To jest, tam jest kuchnia, a tutaj jest jadalnia. I nie tylko, i świetlica taka. No tak można powiedzieć, tak. To jest... Ciśnienie oleju, zużycie paliwa, tak jak w samochodzie masz. Aha, ten, to tu masz na wyświetlaczach, dwa pojedyncze. Tu masz pulpit od agregatu, napięcie i tak dalej, nie? O, mniej więcej wygląda to tak. Widzisz, tylko że wszystko jest wyzerowane, nie? Bo silnik nie chodzi, nie? I tu masz jeden silnik, drugi silnik, nie? To czyli też ma dwa silniki. No. Po 1000 koni, nie? Nieźle, nie? Wiecie, ile tych koni tam się musiało zmieścić? Tu jest włączony, w tej chwili mamy mapę nawigacyjną włączoną. Tu jest port Kołbrzeski, w tym miejscu my stoimy. I radar teraz łapie, to jest kurs nasz. I on po prostu wyłapuje sobie ten. A to są te żółte kreski, to kiedyś gdzieś tam sobie pływaliśmy, nie? I to są nasze trasy. Nie? Tak jest steru. Manetki przód, tył. Obroty silników. Klakson. Co to było? Klakson. Zaraz wejdę z powrotem. Mogę zacząć. No naciśnij sobie. Tu macie tak samo radar, a tu jest nasza mapa nawigacyjna. Tam są radia. Seniusz. Zostawcie. Tam gdzie ty, kolego, siedzi właśnie mechanik, nie? I tam są wszystkie, pulpit jest, tam są wszystkie parametry od silników, nie? Pojem, tu masz tak, temperaturę oleju, temperaturę wody, ciśnienia i tutaj jest akurat paliwo, nie? Jaki jest stan paliwa? I to jest na jeden silnik, to jest na drugi, nie? Agregat i zasadniczo wszystko. Ty nie masz nic. Masz kontakty. Starych epok. I wtedy zobaczcie, rysują taką kratkę, później to nanoszą również to, co znaleźli. Tak samo rysują w zeszycie w kratkach, tak? I możecie się też w domu pobawić takich archeologów. Tutaj zobaczcie już dalsza część, tutaj 1410, bitwa pod Grunwaldem, gdzie Polacy zwyciężyli kogo? Krzyżaków, tak? Krzyżaków w 1410 roku. A to są, zobaczcie, tak? To jest cepy bojowe, zobaczcie, tutaj widzimy cepy bojowe oraz duże kordy, to były takie duże noże, tak? Tak, takim cepem jak dostał w hełm, to rozwalało, prawda? Tutaj zobaczcie, jak był ubrany rycerz, który miał lancę. Zobaczcie, jaka lanca była. Lance były jednorazowego użytku, bo jeżeli strącił kogoś, to lanca też pękała. I tutaj zobaczcie, buzdygany, inne rzeczy, mamy różne berdysz, o tutaj mamy ten pierwszy berdysz, glebie, partyzany, proseki, alabardy, to wszystko widzicie tu. Tutaj mamy różne w zależności od ostrzy. Na początku były kule jakie? Z kamieni. Kamieni, dobrze. Lekie, a tutaj ładne, zobaczcie, jaka była słynna jazda, husaria. I gdzie zwyciężyli Polacy? Turków? Pod Wiedniem, oczywiście. Pod Wiedniem właśnie król Sobieski świetnie zwyciężył Turków i ochronił Wiedeń. Tak. A tutaj popatrzcie na lewo, mamy wszystko, co jest związane z morzem. No zobaczcie, to się nazywa kawestan. Widzicie? Tak, duży kawestan. Ten linę na to nawijało. Tutaj czterech marynarzy ciągnęło, żeby podnieść kotwicę. I popatrzmy dalej, jak wyglądali nasi żołnierze, którzy w 1939 roku walczyli. Tutaj mamy różnicę. Różnica, tak. Różnica, to myślę. Granatnik, to granatnik, tak. Tu granatnik. A tutaj tak wyglądali, takie było uzbrojenie Niemców, a takie Rosjan, widzicie? Oczywiście bardzo wielu Polaków siedziało w obozach koncentracyjnych, tak byli ubrani, zobaczcie, ciężko pracowali. Tutaj mamy wytwory ich pracy.
Ale czemu tu, to jest drut kolczasty? To jest? Bo oni byli za drutami kolczastymi, żeby nie uciekali. Tutaj mamy, zobaczcie, z kolei za to, że ktoś zabili jakiegoś Niemca, to tyle Polaków zostało, zobaczcie, 270 zostało rozstrzelanych. Tutaj, popatrzcie, mamy różne rzeczy już z okresu, kiedy również partyzanci. To jest jeden z piękniejszych pokazów tej bagni. Teraz popatrzcie, tutaj mamy bagni z kolei, zobaczcie, też Chałupowa. A tutaj mamy bagni, które, zobaczcie, były na innej zasadzie. Wychylały się, tak? Później były bagni sprężynowe. Tutaj mamy różne miary, łokcie, angielskie, niemieckie, pruskie, polskie, tam wszystko do mierzenia długości. Tu mamy bagi sprężynowe. A tu zobaczcie, przedwojenna kasa. Gdzie? Nie dotykamy. Tak wyglądała kasa przedwojenna. Fiskalna. Tak, jak fiskalna. A tutaj pojemniki, zobaczcie, na płyny. Zobaczcie, to kiedyś bardzo lampy były naftowe, więc kupowano naftę. Zobaczcie, z takich pojemnika wlewano to pojemnika. No bo tutaj mierzono ile tego jest, wiesz? Kościół litra, czy pół litra. Widzisz? Widziałeś? Aha, poczekaj, zobaczymy, która godzina. O, zaraz 16. No, no to bliżej. A muzeum też do której jest otwarte? Do 18. A nie ruszy? Nie. A wystartujesz. A będziesz umiał wylądować? Ja on umie jechać. Szybkość. Szybko jest te drzewne, to są szybkości. Drzewne to są szybkości. Idzie. Gdzie tam jest szoka?
100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Hubert! Zmuchuj, Hubert, co im zawsze zrobi do ciebie. Życzenie, pomyśl i mówi. No i ode mnie. Wszystkiego dobrego. A tutaj zobacz, tu są takie, taki zestaw. Naturalne drewno. Tak. Do najlepszego partnera. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Nie słyszysz się, Gorku? Znam rękę z tatuażem. Hubert, no, jak się nie brzydzisz, masz do swojego. Gruba, co się nie. Nie, to lepiej. My kapnął w nim. Najdarzej był nie może coś takie? Mr. Kochel. Tak, upalone jest. Mia! Super, wiesz co, jakie ma piękne usta, jak dyrtyna! Najlepsza w Polsce. No, może być.